No nas też to zdziwiła, że tą decyzję została ona zrealizowana przez premiera tak szybko, że zdymisjonował szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, powołał na jego miejsce pełniącego obowiązki pana pułkownika Łuczaka. W naszym przekonaniu jest to złamanie prawa, ponieważ premier nie zasięgnął opinii Komisji do Służb Specjalnych. W tym zakresie go obowiązuje ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu w punkcie dokładnie w artykule 14, że musi być zasięgnięta taka opinia. Nie została zasięgnięta ta opinia. My proponowaliśmy Platformie Obywatelskiej o przyjęcie dezyderatu, który wzywał premiera na stawienie się na posiedzenie Komisji do Służb Specjalnych, przedstawienie powodów i dlaczego premier pominął Komisję do Służb Specjalnych właśnie w tej decyzji swojej o zdymisjonowaniu pana Bondareka i żeby nam złożył wyjaśnienia. Platforma Obywatelska nie zgodziła się na takie wyjaśnienia. Dezyderat został, nie został przegłosowany. Przegraliśmy to przegłosowanie 4-2. W związku z tym mamy już szeroką koalicję popierającą Platformę Obywatelską, bo też do tego się dołączyło Sojusz Lewicy Demokratycznej. No i mamy znowu dzisiaj festiwal pod tytułem, że niestety służby specjalne mają, można powiedzieć, bezpieczeństwo w postaci koalicji rządzącej, a też w szczególności Komisji do Służb Specjalnych, która robi to swoim kosztem. To przypomnę, to jest kosztem Komisji do Służb Specjalnych, czego w ogóle nie powinno być, bo my nadzorujemy i kontrolujemy służby specjalne, a dzisiaj ta kontrola jest po prostu fikcją. Media sugerują, że może być to przyczyną, to zwolnienie, iż generał Bondarek nie chciał firmować swoim nazwiskiem rzekomych zmian, jakie mają zajść w spec-służbach. Czy pan się z tą opinią zgadza? Najprawdopodobniej tak. No, pan generał Bondarek prawdopodobnie nie chciał być grabarzem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie chciał ją ograniczać w jej funkcjach, kompetencjach. A to jest i tak zła droga, bo premier, mówiąc o tym w sierpniu, że służby powinny się zmienić i powinny być zmiany w służbach specjalnych, tak naprawdę rozpoczął festiwal medialny, rozpoczął festiwal domysłów, jak będzie wyglądała ta reforma. Ta reforma nie jest znana w ogóle, jest tylko medialny szum, a dzisiejsze wydarzenie, to znaczy, że mamy informację, że pan generał Bondarek został zdymisjonowany, pokazuje, że mamy totalny bałagan w służbach specjalnych i za to jest odpowiedzialny pan premier Tusk.